ferie, tak się złożyło w Tarnowie, że zazwyczaj kojarzą się z planszówkami, bo tutaj dzięki Galerii Tarnowie, dzięki współpracy tej naszej nieformalnej grupy planszówki w Tarnowie z galerią właśnie i we wakacje, i w ferie możemy się spotykać i grać w gry planszowe, gry bez prądu i odczarować trochę w ogóle gry i pokazać ludziom, że to jest świetna metoda spędzania wolnego czasu. Zresztą jak widać za moimi plecami, chyba się cieszy powodzeniem, bo dzisiaj mamy wszystkie stoliki praktycznie zajęte. Są całe rodziny, są nastolatkowie, są starsze osoby, które po prostu przyszły sobie pograć. Mamy mnóstwo tytułów, bo myślę, że udało nam się zmieścić do samochodu około 200 tytułów, które można dzisiaj pograć. W miarę możliwości staramy się, żeby wszystkie gry, które są nieznane przez tych uczestników, tłumaczyć zasady i działać po prostu i grać z tymi wszystkimi, którzy tutaj przyszli. Bardzo fajne miejsce do jakby spotkania się z obcymi jakby dla nas osób i poznania nowych. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. My akurat czekamy na seans i bardzo myślę, że mile wykorzystamy ten czas. Graliśmy w patchworka, tak jak teraz, w pociąg i super farmera jeszcze. Znaczy pierwsza taka myślę trafiona, z poprzedniej zrezygnowaliśmy. Gramy od 14 do 18, 5 i 12 lutego na pierwszym piętrze obok strefy tej gastronomicznej. Więc jeżeli ktoś nie zdążył 5, może jeszcze 12 lutego do nas dołączyć, to gwarantujemy dobrą zabawę, bo planszówki to jest jednak, myślę, że sposób na to, żeby spędzić przyjemne niedzielne popołudnie i nie trzeba się bać tej feryjnej zimowej pogody. U nas jest ciepło, a wręcz gorąco od tych wrażeń na planszy.